Jesteśmy. Jesteśmy pierwsza restauracja taka. To jest specyficzny problem, no. Jest to Rotana, kochani. Muszę zmienić tu pod kamerkę, zmieniamy i wam pokażemy. Jest. Jest to Rotana kebab. No, jedno z takich bardzo popularnych miejsc. Tak, moje ulubione, można powiedzieć. Nie, jeśli chodzi o to jedzenie, to jest moje ulubione. I tu sobie zaraz zamówimy. Zamówimy sobie jedzonko. Dobrze. Idziemy do środka. Idziemy do środka. Dobra. Idziemy do środka. Hello, hello. How are you? Okay? Yes, so it's... miam, miam. It's good? It's very cold outside. Yeah. Okay. Więc idziemy sobie zjeść. So, scusi, please. Scusi, how many scusi? Tu, tu scusi. Proszę, że pana chodka mi jest. Idziemy sobie. Siądziemy sobie przy naszym stoliku, naszym ulubionym. Jest tak zimno, powiem wam, że po prostu palce mi zdrętwiały. A tobie? Ja sobie czapkę założyłem. Palce mi nie zdrętwiały, ale nos mi taki... Zamówimy sobie scusi. Nos mi strasznie. I zobaczymy po prostu. Właśnie papu nam dają. A ty jak? Ja czekam. Czekasz? Czekam. No i tu mamy takie... Ale będzie pyszności. Sergiej już dbali się, może to czekać. I to jest, kochani, tylko jedna porcja. Jeszcze będzie... To, co to jest? To jest lama. Owieczka. Owieczka. Tu mamy ryż. Tu jeszcze mamy całość. A za chwilę opowiemy wam coś o tym daniu. No to ja od razu zabieram to. Zupka, nasza ulubiona. To nie zupka, to jest ten czekpies. Tak. Tutaj mamy fasolka. Tu mamy warzywka. Tu mamy przekąski. Tu mamy... nasze ulubione mięsko, ryż oczywiście, ale są ziemniaczki i chlebek. Także zaczynamy po prostu konsumować. No. Zobaczymy. Aha. Ja to wiem, jak to smakuje. Ja też wiem, jak to smakuje, rozumiem, że zabiorą to, co ja lubię. A co lubisz? To jest cieczewice, to jest. No. Także mamy to, co jest. No i to jest tak, no szczerze powiedzieć, to jest dość grubo. Dość grubo na jedną osobę. Ale nie mam nic przeciwko. Nie, ale to jest po prostu, powiem ci, bardzo... Jak to jest kurczę? Tak. No, my to próbujemy tak zgadnąć sobie, co to jest za kuchnia, prawda? Bo w jednym miejscu napisane, że jest turecka, w drugim miejscu było napisane, że irackie. Jest Iraku, to będzie kuchnia iracka. I to jest takie danie po prostu tradycyjne, tak. Jest tradycyjne. No. To jest mięsko plus zupką oczywiście. Piechotka. Także co, polecamy to. A powiem jeszcze o cenie. O cenie powiem od razu. Ceny, kochani, to jest tak. 8 funtów kosztuje cały zestaw tego. Tak, 8 funtów. Zazwyczaj się opłaca, że zupka, ale... Nie, zupka, tak. Cały zestaw 8 funtów. To jest tak, tu jest różny kibakot, tu jest takie rapy tradycyjne. To naprawdę taki obiadek dla jednego, albo taki przekąsk, no można mieć 3 funtów. Tak. Frytki po prostu z... A tak, jest bawem. Wybór, można je frytki, można ryż, to jest dużo, to jest... każdemu to wziął, co jest cechą. Każdy dla siebie co znajdzie. Danie naprawdę jest fajne, smakuje, porcje jest duże.
Tak powiem, od 3 funtów do 8,5 funta, to jest maksymalnie. Tak, ale powiem jeszcze, co najważniejsze jest tutaj. Długo my nie czeka się po prostu na zamówienie. O, bardzo szybko. Naprawdę, mówisz co chcesz, sadzisz się i w ciągu na co? 3-5 minut już zdanie gotowe, tak? To jest bardzo fajnie. Jeżeli nie czekasz, po prostu przychodzisz i masz w dwie minuty, 3 minuty danie po prostu zrobione. Także ryż bardzo dobrze smakuje. Ten kosteczki od razu zrobić od tego mięsa. Mm-hmm. Proste piękne. Gdzie to będzie wiatr? Nie, to ja nie będę. Ja lubię to. Każdy ma swoje danie. Każde takie główne danie pod mięso. Dałem taki miseczki, taki miseczdzisz. Jest duży wybór. Jest coś z sokiem, to jest ten chickpeas, coś z ziemniaczkami. Nie pamiętam, Andrzej, jak to nazywa się, ale ty... No nie pamiętam. To może im zadam... Kwiatek taki. Pytanie, co to jest? Ja to nie lubię, dlatego to... A ja to lubię. Także, no co, kochani, żegnamy się z wami, bo... No, no trzeba zjeść. Jest u nas pierwszy... Nie chcemy, bo chcemy tu 20 minut oglądając, jak mówiliśmy. Pierwszy filmik. Oczywiście może to nie jest profesjonalnie zrobione, ale to wiadomo. Ale to jest początek. Początek. Na pewno następny będzie lepszy. Tak. I nie zapomnijcie zasubskrybować. Dać jakikolwiek komentarz. No, jesteś. Dać tutaj po prostu jakiś komentarz, żeby nas to zachęciło i powiedzieć. No, po pierwsze, żeby nas zachęciło, a po drugie... No, dajcie swoje komentarze. Dobre komentarze, złe komentarze, konstruktywne komentarze, żeby my widzieli, w którą stronę da się iść z tego. No, dokładnie. Może coś naprawić trzeba, bo to jest taki... Pierwszy filmik po prostu i... Bo tam główny to będzie tak jak mówimy. Ja miałem problemy z obsługą kiwala. To wszystko dojdzie. No. Kręcił się w tej wewce. Ale najważniejsze co jest. Zazwyczaj my gotujemy sami, no. A tu nie trzeba gotować. Tu nie trzeba gotować. Nie trzeba. Ale też będziemy gotować w naszej kuchni po prostu. Aczkolwiek też będziemy zwiedzać. I co wrócimy do tego Lincolna, to jest po prostu nawet krótki stolik nie łapie. Następnym razem tak, ogarniemy to, ustalimy gdzie dalej. No dokładnie, tu jest troszeczkę, jest jak widzicie, jest tu ludzi dużo, stolików jest. Jest tu ludzi troszeczkę po drugiej stronie. No to co? Jeśli wam się ten odcinek spodobał, oczywiście to jedzonko, to zapraszamy na Lincolna. To jest na Lincolna. Opis restauracji, gdzie się znajduje, będzie w linku pod spodem. Nazwa jest Rotana. Jak ktoś jest z Peterborough i zna Lincoln Road, to... Niedaleko od starego Parklandsu, od niebieskiego sklepu. Tak. I Chicken Palace'u, gdzie reklamy tak niedaleko. Także Lincoln Road mamy duże i co? I będziemy zwiedzać. Będziemy zwiedzać. W tym sezonie zrobimy po prostu takie turne po restauracjach. Po restauracjach. Różnym restauracjom, różnych narodowości. A jak oglądają nas ktoś, kto jest dietetykiem dla mnie, to... Oni tu bardzo... Wiesz co, Sio? Oni tu podają wegetariańskie dania. Mhm. Ale tak, ja żegnam się, ja chcę zjeść. Tak samo. Żegnamy się. I pamiętajcie, zasubskrybujcie, dajcie komentarz, dajcie łapkę w górę. Tak, i komentarz, jeśli po prostu wam się to podobało, wam się nie podobało. To będzie nam motywacja. Jak wam nie spodobało, to my tak robimy następny filmik. Dokładnie. Także żegnamy się, full service. Hakuna Matata. I wszystko jasne jest tylko przy sprzątaniu. A tutaj mamy po prostu Hakuna Matata. No to co? I też wszystko jasne. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Do widzenia. Kulinarna rewolucja. Thank you. Welcome. Bye.